nauczycielami i dyrekcją. Poprzez samorząd uczniowski uczniowie mogą współdecydować o sprawach dotyczących nauki i życia szkoły. Najważniejszym zapisem regulującym funkcjonowanie samorządu uczniowskiego jest artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Kolejnym jest statut danej szkoły. Z tych dwóch dokumentów możemy wyczytać, jak wiele uczniowie dostają praw do współdecydowania o ważnych dla siebie sprawach. Jeśli dołożyć jeszcze chętnego do współpracy dyrektora, mamy niezwykle szerokie pole do działania. Jednak my zajmiemy się teraz rolą samorządu. Według statutu naszej szkoły, rolą samorządu uczniowskiego jest m.in. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych wśród uczniów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce, współorganizowanie szkolnych imprez i uroczystości, prowadzenie tablicy aktualności. Ale samorząd może znacznie więcej. Bycie samorządnym oznacza wyznaczanie sobie celów, stawianie przed sobą zadań, a także kontrolowanie samego siebie. Więc wszystko zależy od chęci i pomysłowości człowieka. Pierwszą częścią naszej debaty skierujemy do członków naszej szkoły. Czy dopatrujecie się jakichś problemów w organizacji samorządu, w statucie, czy może we współpracy z gronem pedagogicznym lub dyrekcją? Co skłoniło samorząd uczniowski do założenia skrzynki korespondencyjnej na szkolnym korytarzu? Ale były takie rozmyślenia. Myśli mi, że to się wtedy się zorganizowały w każdej szczęście od tej pory, a z tego co widzę, że mam kontakt na co dzień z młodzieżą, to teraz to przyjaźnie kończą się po zakończeniu szkoły, jeszcze raz dwa, jakieś wnioski nie ma. To jest taka, że to właśnie jest. Jest jeszcze o tych kolegach, które chciałem powiedzieć, że do tej pory z nimi utrzymuję więź, mimo że... Była jedna prawda oczywista i ogólnie akceptowana. To na przykład nasz samorząd zgłosił, nie wiem jak wy to się odbierzecie, ale dla nas to było prawie bycie, jak nie bycie akurwana przewodniczącego, żeby w okresie adwentu i wielkiego postu nie było tak. Ponieważ aktywizacja jakby w ten ustrój była wpisana, w związku z tym przyznawanie się do kościoła, przestrzeganie pewnych zasad, no było nieprzestrzeganie, było nagradane. Nasz samorząd zawnioskował, żeby zabawy, które mieliśmy w uzdrowisku, tam była cała zajmowana, w tym okresie się... Dlaczego samorząd funkcjonujący dobrze może być waszym narzędziem do uzyskania właściwych celów? Każdy z nas, funkcjonując w dowolnej grupie, zdaje sobie sprawę, że sam dla siebie jest wartością. Macie przypisane, znaczy w samoosobowość prawa. Konstytucja daje wam pewne uprawnienia. Musicie pamiętać o tym, że nie jesteście przedmiotem nauczania, ale jesteście podmiotem nauczania i w związku z powyższym tak naprawdę państwo zdelegowało na gminę obowiązek dania wam możliwości odbierania wiedzy. A po co odbieramy wiedzę? Wiedzę odbieramy po to, żeby w życiu tak zwanym dorosłym być konkurencyjnym na rynku pracy.